W piątek, 17 kwietnia, w Czarnieńskiej Bibliotece odbył się wernisaż pani Stanisławy Sierant, malarki, która na co dzień mieszka w Człuchowie i jest autorką setek obrazów. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie przywitać na wernisażu pani Stanisławy Sierant. Pani Stanisława Sierant jest jedną z najbardziej znanych malarek, artystek w naszym regionie. Jest to artysta malarz, wychowanka Mariana Turwida. Pierwszą swoją pracę rozpoczęła w Mogileńskim Domu Kultury jako instruktor plastyczny. Obecnie mieszka w Człuchowie i przez wiele, wiele lat, do 2013 roku, była pracownikiem Muzeum Regionalnego w Człuchowie. Uprawia twórczość malarską w technice olejnej, akwareli i pastelu od ponad 45 lat. Akryl jeszcze też. I jeszcze akryl. W swoim dorobku wyróżnia kilka takich ważnych cykli malarskich ze względu na różnorodność motywów tematycznych, takich jak portret, przyroda, architektura, sztuki sakralne i zdobnicze. Wśród płócien dominuje portret, zwłaszcza dziecięcy. Za portret Wojtek, tutaj jest on nad Państwa, o, jak to tutaj u góry, otrzymała nagrodę na Ogólnopolskim Biennale Malarstwa w Dąbrowie Górniczej. Interesująco prezentuje się cykl malarski Człuchowian Portret Własny. To też kilka tutaj z tych prac, jeszcze zapewne Pani będzie o tym opowiadać. A w nim zwłaszcza kompozycje portretowe Żyjące Inaczej, czyli osób szczególnie związanych z miastem. Tematem, którym autorka czuje się właśnie najlepiej, też i tak najbardziej wyraża swoją wrażliwość, jest przyroda. I jej właśnie cykl Cztery pory roku, czy to dotyczący parku czuchowskiego, czy pięknego swojego ogrodu, kwiatów, to właśnie jedna z też najbardziej znanych cykli. Posiada również pejzaże architektoniczne dawnego Człuchowa. Niektóre zaułki i właśnie takie ciekawostki architektoniczne tylko właśnie na tych płótnach są największym uwiecznieniem, ponieważ już nie szkatnie istnieją. Swoje zainteresowanie również sztuką sakralną przejawia właśnie w malowaniu kościoła w Chrzemie Niewie i ostatni cykl Anioły, które też mogą Państwo tutaj podziwiać właśnie na naszych ścianach naszej biblioteki, to właśnie praca z ubiegłego roku. Prace pani Stanisławy znajdowały się na wielu miastach w Polsce, a także w Niemczech, we Francji. Zatem jest to szerokiej sławy artystka. Witam bardzo Państwa bardzo serdecznie. Wystawę mam w Czarnym pierwszy raz, ale w bibliotece tak się złożyło, że w ubiegłym roku miałam w Przechlewskiej Bibliotece, właśnie tak no, pod koniec roku, to właśnie był tylko cykl Anioły. Następna w Człuchowskiej Bibliotece też Anioły, a w tej chwili też jeszcze mam taka nieduża wystawa kartek wielkanocnych także w czytelni. No i właśnie tu ta wystawa też w bibliotece, z czego się ogromnie cieszę. No tu jest pokazany dosłownie fragmencik prac, które przez te lata powstały. Tuż Panią mówiłam, lubię malować w sumie duże prace. No tutaj trochę mniejszych też jest, ale te duże prace no nie bardzo by tu się zmieściły. Co właśnie taki cykl jest, które tu na przykład Cztery pory roku, to są ogromne prace, mają 70 na 100. No i to jest między innymi akwarela, bo jak widzicie Państwo, lubię stosować różne techniki, także nie tylko jak dawniej. Do 2000 roku to w zasadzie tylko był olej, no tam z małą różnicą w 1987 roku, jak byłam w Bułgarii, powstały tam takie nieduże prace akwarelki. I między innymi, o tu dopadłam dziewczynę, Greczynkę, właśnie w Miczulinie pozowałam. Ja jej namalowałam portrecik akwarelą, a pozowała mi właśnie ta Greczynka, tutaj ta praca jest. No i właśnie od 2000 roku zmieniłam, no właśnie pastele powstały, także powstał cykl, tu Pani już wspominała,
Czuchowian portret własny 2002 wystawiała muzeum, potem 2003 ich tych prac się rozrosło znacznie więcej, ale to już tylko pastel. Następny cykl, który powstał, to właśnie był park w czterech porach roku, Czuchowski park. O różnych, bo ja pracuję w plenerze, na przykład bywało tak, że po kolana w śniegu, na przykład albo były ferie zimowe, dzieciaczki obok jeździły na sankach, a ja malowałam park. Na przykład wiosną, gdzie mi słońce grzało niesamowicie w pupę, też malowałam, także gdzieś nad jeziorem wiatr, a nie, to już jak zamek malowałam, bo to też tych zamków powstało sporo. Także bez względu na, no, na pogodę, na porę roku pracuję w plenerze, także po prostu lubię pracować z naturą, także jak kwiaty maluję, to też one są, znaczy z mojego ogródka, nie tylko, gdzieś tam nawet po znajomych chodzę, żeby załóżmy, no tych kwiat, było z tych kwiatów czterech pół roku było bardzo dużo, no i niewiele już ich zostało. To też był głównie pastel, bo też właśnie wystawiałam między innymi te kwiaty w Warszawie, no potem taka retrospektywna wystawa właśnie 2006 to Uslar, tutaj panga Kąż, Francja, jeszcze w takim podparyskim miasteczku Amelie, no i w Instytucie Polskim w Paryżu, minęło już teraz szósty rok, leci 2005, jakoś tak właśnie się złożyło, że w tym 2005 roku, nie piątym, przepraszam, ten dziewiąty, dziewiątym, to trzy wystawy we Francji, także, znaczy w Kąż to tak, bo wiadomo, potem a potem nagle jeszcze, znaczy to był we wrześniu, a potem jakoś w grudniu jeszcze właśnie Instytut Polski w Paryżu, także tych no, trochę tych wystaw, znaczy już w Polsce to nie sposób mieć rzeczywiście bardzo dużo. Aha, no jeszcze tak może o technikach szybciutko powiem. Tu ponownie wróciłam do farb olejnych, to moja wnusia Asia z Warszawy, Artura właśnie i malowane tak fakturalnie szpachlem. Także na przykład te astry też nie są malowane pędzlem, tylko takim, to pani tu kto trochę maluje to wie, takim szpachel. Także bardzo grubo, czyli fachowym z impastem, bardzo grubo nakładane farby. Także tu trochę wróciłam do olejnych farb. No anioł też olejne, znaczy kwiaty powstają jak kwitną, na przykład słoneczniki powstały, namalowałam, ale też fakturalne, też taką grubą właśnie fakturą, a anioł powstał już gdzieś w grudniu, jakoś tak na początku grudnia dopiero właśnie wkomponowałam anioła. O, tu jeszcze już, to może trochę przeskakuję, ale jak już mówimy, jesteśmy, tu praca wydmy, bo prowadzę tam już 2 lata, też na trzeci rok, bo byłam komisarzem pleneru, ale jeszcze prowadzę zajęcia w Łebie z dziećmi. Także to są wydmy. Wydmy powstały właśnie, 2013, a anioł powstał w ubiegłym roku. Także są jeszcze prace nie tylko a czysta akwarela czy czysty akryl, są właśnie kolaże, gdzie suszę kwiaty, jest to trochę pracy, to jest. Prac aniołów powstało gdzieś chyba 80. Pierwszą miałam wystawę w Boże Ciało, było otwarcie w Łebie w ubiegłym roku. No tam nie był salon duży, w sumie nie wiem ile tam było wystawionych tych prac, ale gdzieś tam 30 parę, a w sumie namalowałam gdzieś przeszło 80 prac, z tym, że pierwsze powstały dwie prace, tylko 5 lat minęło chyba już tak do hospicjum Czuchowskiego, potem długa przerwa i właśnie rozszalałam się w ubiegłym roku, ten właśnie taki potężny cykl. Aha, a to wodospad Schauhausen, Szwajcaria, także też 2008 jak byłam. Co? A, tu Łeba, to właśnie zawsze sobie, jak już po zajęciach wędruję sobie tutaj, wędruję sobie i też malowany tym takim, tą fakturalnie, też tym spachelkiem takim, nie? To jest faktura taka właśnie jeszcze,
taka, jak to się mówi teraz, trochę takie 3D, nie? Bo to jest, no. A, to powstała, zresztą jest w Konstanz, plener, Jezioro Bodeńskie. Tych prac jest znacznie więcej z pleneru za granicą, nie tylko, tylko mówię, tu są tak, no taka po prostu retrospektywa przez całość twórczości. A właśnie jeszcze powracając do portretów, no dziecięcych chyba najwięcej portretów powstało, bo przez właśnie długie, długie lata to głównie, no tam sporadycznie jakieś tam kwiaty bywały, też jakiś pejzaż, ale bardzo mało, czy martwa natura. Głównie to był właśnie portret olejny, tu tam na przykład córa ma tych portretów chyba 9, no potem już wnuczęta się pojawiły, to i wnuczęta tam, no byłam instruktorem plastycznym w Domu Kultury, to nie miałam problemu z modelami, no bo to model musi przychodzić do mnie, do pracowni, czasem ja mówię, będziesz moim modelem, niech już zaskoczeni, jakim modelem, ale dla mnie te osoby są modelami i pozują w pracowni, także nie lubię malować ze zdjęć. W życiu chyba namalowałam tylko 5 prac ze zdjęcia, bo no bo tam gdzieś babcia, załóżmy, znaczy czy tam mama z dzieckiem gdzieś tam za granicą, później kiedyś no, z Słupska, no w sumie chyba tylko 5 prac, także nie ze zdjęcia absolutnie, niektórzy nawet nie nas obrażają, ale odmawiam, bo ja lubię pracować z modelem. Także mam na szczęście swoją pracownię, także do pracowni modele przychodzą. No co jeszcze, może jakieś pytania. No dużo też prac, tutaj jest tylko taki fragmencik, to jest Niemczech, bo kalendarz się ukazał bo z moimi pracami, to wszystko są czuchowskie tematy, właśnie wszystkie załuki, nie wiem, czy widziałaś? Tak. No, a to między innymi też jest w kalendarzu, no i wszystkie tematy, wszystkie załuki, zamki w różnych ujęciach w tym kalendarzu, także tych takich właśnie charakterystycznych dla Czuchowa, tych zamków to jest znacznie więcej, no i powstało dużo, także one najczęściej, no są i ich nie ma, bo kupują na przykład jak tam miasto partnerskie wyjazd gdzieś do Usław czy do Kąż, wtedy te prace sprzedaje, także ich już właściwie będę musiała znowu zabrać się za malowanie zamku, bo właściwie już się sprzedało, tak, jeszcze ubiegłam, takie miałam 3 nieduże, to też gdzieś tam miasto kupiło, no i no w sumie może i dobrze, ale czasem to trochę nawet żal, ale te prace właśnie się rozchodzą, bo to było takie charakterystyczne dla naszego, dla Czuchowa właśnie ten nasz zamek. No jeszcze jest też taki portrecik w 80 roku, jak był rok dziecka, przywodziłam dzieciątka z Wierzchowa, to był maj, i właśnie malowałam dzieci z domu dziecka w 80 roku z Wierzchowa. Także, no na przykład też bardzo fajnie się malowało dzieci po balu przebierańców z Domu Kultury, także nie miałam wtedy problemu z modelami. Także, powiem, no wiele, wiele powstało już tych prac, dużo, dużo już, no niestety nie ma. A, tu jeszcze właśnie wspominałam, tutaj tej pracy tu nie ma, ale to z mojej stronki. Chłopiec w tej chwili ma około 40. Malowałam Roberta, nie Robert? Nie przypomnę. Robert, dobrze mówię. Tak. Właśnie często, teraz już jakoś mniej, ale na ileś tam lat do tyłu, to chrzestni właśnie zamawiali, malowałam portrety właśnie, no tutaj właśnie wspominałam, że no już niedawno chrzestny zmarł właśnie Kazik tego. Także to jest urodzony chłopiec w 66 roku, a tutaj miał, nie wiem, tam ze 4 latka, 5 chyba więcej nie miał, także. No właśnie, nie wiem, co jeszcze. To już pani wspominała, niedawno właśnie, jeszcze 2 lata już minęły, jak nie pracuję
w muzeum, tam też lubiłam prowadzić zajęcia z dziećmi. Takie były bardzo fajne, moja przygoda w muzeum. Potem jeździliśmy do Torunia po nagrody, także trochę mi tych warsztatów brakuje, tu panno córy też, ale no coś się w życiu kończy, ale no mam zajęcia nadal. Właśnie jak wspominałam, w Łębie z dziećmi, w Człuchowie też tam co jakiś czas gdzieś, czy do przedszkola, czy do gimnazjum, jakieś tam zajęcia też są. No a mam z kolei znacznie więcej czasu, żeby malować. Także tych cykli właśnie powstaje coraz więcej. Kiedy pani Stanisława Sieran to powiedziała o sobie oraz swojej twórczości, do głosu dopuszczono uczestników spotkania. Na pytania do artystki długo nie trzeba było czekać. Ja chciałbym nawiązać do tego, co mówiła pani Stanisława, że pracowała w muzeum i w Człuchowie. I cieszę się, że tam się poznaliśmy i nie ukrywam, że to był taki bardzo ważny element w życiu i moim, i moich córek. I nie ukrywam, jeżeli noc muzeów była, to my zawsze się pojawialiśmy i pod ręką tutaj pani Stanisławy dziewczyny pracowały. I naprawdę wiele młodych osób garnęło się i do tegoż konkursu, o którym pani mówiła, i to były nagrody dość znaczące dla... To był międzynarodowy konkurs. Tak. I to ciepło, które bije od pani Stanisławy jako osoby i ciepło bijące z obrazów, i myślę sobie, że nie bez powodów pojawiają się kwiaty i anioły, to co najbardziej nas w pewien sposób uspokaja. I kolorystyka powoduje, że naprawdę to miejsce staje się takim miejscem coraz bardziej magicznym poprzez wernisaże, poprzez poezję. Myślę sobie, że dobrze się dzieje, pani dyrektor, pani kierownik, że tutaj robicie takie wspaniałe rzeczy i zapraszacie wspaniałych ludzi, więc już tak w kuluarach na początku sobie mówiliśmy, rozmawialiśmy, że jak fajnie by było, żeby takie pejzaże czarneńskie powstały właśnie z pod rąk pani Stanisławy. No następny cykl. Myślę sobie, że warto pomyśleć, także gratuluję naprawdę i myślę sobie, że to, co jest na obrazach, odzwierciedla także duszę, osobowość człowieka, także gratuluję naprawdę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie trudno zauważyć, że w pani pracach, w pani twórczości szczególne miejsce zajmują anioły. Chciałem zapytać, skąd ta inspiracja, skąd to wielkie, tak to nazwę, upodobanie, bo jak dobrze słyszałem, tych prac tematycznych powstało w granicach 80. Tak, aniołów. Tak patrzę na te prace, to jest pewno skromny fragment tej tematyki. To wiele z tych aniołów ma taki, tak nazwałbym to, świecki charakter, nie zawsze uduchowiony, nie zawsze złożone ręce. Ja sobie tak myślę, w pani jaźni, w pani umyśle. Zresztą, kiedy wykonywała pani tę pracę, to miała pani, przypisywała pani konkretnej pracy miano tego anioła. Sprawa widza, sprawą widza jest interpretacja, odbiór, odczytanie. Widzę, tak to odbieram, anioła wiosny, lasu, w kościele parafialnym w Krzemieniewie jest namalowany pani rękoma praca Matka Boża Pocieszenia. Jezu Miłosierdzia. Parafianie tam modlitwę tak, ułożyli korespondującą i adresowaną do tej Matki Boskiej Pocieszenia ułożyli. I jeszcze emporę chóru robiłam. Chór na nowo jest namalowany. Pan, wie pan, ksiądz był zauroczony, że zupełnie inaczej mu się przeodprawia, jak się odwraca i właśnie widzi tę emporę chóru po renowacji na nowo namalowaną. Ten Jezu Miłosierdzia to ma metr chyba 60 czy metr 80, bo jest stojąca postać, a Matka Boża Pocieszenia i Dobroci chyba 70 na 120, także duże prace. No a przy tym chórze też było bardzo dużo pracy, bo trzeba było najpierw
gdyby taką zrobić konserwację i potem no, specjalne farby jeździłam do Bydgoszczy, żeby właśnie, no oczywiście biskup musiał bez biskupa tak zaakceptować, tak, także to nie to, że przyjeżdżam i już maluję, także, ale no cieszę się bardzo, to już to zostaje, no jak gdyby na wieki takie prace zostają, z tym, że muszę teraz jeszcze pojechać, tak, gwoli ciekawości, bo jeżeli olejne prace, to trzeba jeszcze dać tutaj, na pewno pani plastyczka wie, werniks, także jeszcze na ten obraz muszę położyć, na Matkę Bożą, bo werniks położyć, bo nie położyłam, także muszę w końcu pojechać, znaczy na Matkę Bożą tak, ale na Jezu Miłosierdzia właśnie pociągnąć werniksem. No teraz jeszcze jest tak dobrze, że nawet można w sprayu też, ale ja wolę tradycyjne pędzle właśnie ten werniks położyć, to jest to taka warstewka, tu panie pewnie wiedzą, ochronna, także muszę to pojechać i jeszcze to zrobić. Wystawę obrazów pani Stanisławy Sierant można oglądać w czytelni Biblioteki Publicznej w Czarnym do końca maja.